Dzień dobry, jestem Luis. Jadę do domku i trochę jestem skołowany. Jak cudowny! Gdzie ty jesteś, Luis? Gdzie ty jesteś? Co to w ogóle jest za miejsce? O, jest dywan do sikania. Ojej. Słodziaku. Nie, Buzi, to jest twój domek. Tu jest miseczka. Zaraz pani tam coś wsypie. Tak, to jest mój MacBook. Można sikać. Nie, nie możesz. Zaraz pani zabierze. No tak, Luisku, to jest twoja pierwsza zabawka. Znajoma paczka. Luis, lubisz takie? Tak? O, yummy! Luis wie, co zrobić, żeby nie całkiem wyszło z paczki. Woli Piotra. Cały czas z nim siedzi, całuje go. No i swoje odbicie lubi też, tak? Taki jestem piękny. Opowiemy wam pokrótce historię imienia psa. Pierwszy pomysł był taki, żeby psa nazwać na cześć hejterów, którzy o Piotrku pisali wielokrotnie pod filmami. Tak, statów jest fajny i kapcie pani. Aś, Luisku. Którzy wielokrotnie Piotra nazwali burem i Piotrek, jako że ma spory dystans do siebie, wymyślił sobie hasło do swojej kampanii reklamowej, jak będzie kiedyś politykiem, że guru to twój guru. No i pierwszy pomysł był taki, że psa nazwie do gburu, bo będzie to zabawne, komiczne i tak dalej. No i prawda jest taka, że jak pojechaliśmy do tej hodowli, jak te pieski się pojawiły i tak dalej, żeby zobaczyć psy, jak zobaczyliśmy tego pieska, to stwierdziliśmy, że ta nazwa jest taka zbyt sugestywna, nie? To on zobaczył nas. On zobaczył nas i on cały czas w ogóle z całej gromadki piesków cały czas przy nas siedział. Właśnie dokładnie ten piesek i jeszcze taka czarna samica też taka była bardzo do nas, można powiedzieć, przywiązana. I dzisiaj kłaliśmy rano po pieska, to właśnie ta samiczka też z nami, nie? Piotrek nie będzie za dużo mówił, bo... stresuje zabójcę. I słuchajcie... będzie gryz hejterów. I Luis cały czas chodzi za Piotrkiem. Naprawdę, ja go wołam, chodzę po domu. Widać, że... widać, że mają taką, wiecie, męską koneksję między sobą. No i on teraz biegnie do lustra w przedpokoju i on bardzo piszczy, jak widzi swoje odbicie i się zastanawiam, czy to jest dobre, czy nie. No na razie tak zostawiamy. No więc gbur odpadł. Jaki był kolejny pomysł? Goebbels. Piotra pomysł to był Goebbels. Trochę z dystansem, ale z drugiej strony wielu osobom tego dystansu brakuje. I... był jeszcze Adolf. Nie, Adolfa nie było, nie ściemnie, był Goebbels. I można to przełożyć na takie komiczne, tak, że do takiego słodziaka woła się Goebbels, ale stwierdziliśmy, że to jednak za duży hardcore, bo no nie chcemy nikogo urazić, tak, idąc przed nas pazer i wołając Goebbels. Później był szereg moich pomysłów i mój pierwszy i taki pomysł, który bardzo długo chciałam, walczyłam o ten pomysł, to był Milord albo Lord. Strasznie mi pasowało do tego psa. Właśnie potem jak go zobaczyliśmy, to stwierdziłam, że on się bardzo wyróżnia na tyle innych, na tyle swojego rodzeństwa, że jest taki, co to nie on, taki cwaniak. Więc mówię, musi być Milord albo hrabia, albo ksiądz, że to takie... A potem stwierdził, że to jest takie bezosobowe. Nie, dokładnie. Tak nazwać
psa karton. Nie, przesadzaj. Znaczy tak. Faktem, że no jest lord jakiś, tak? Jest hrabia jakiś. Musiałbym mieć imię dwuczłonowa, to jest Lord Goebbels. Lord Goebbels. To już jest trochę bez sensu. No więc było takie pomysły. Potem był pomysł, który w miarę się spodobał. Były dwa takie pomysły i to był jeden Bentley. Bentley. Chociaż później stwierdziliśmy, że to się naprawdę trudno wymawia. Bentley, Bentley. Czujecie, co chodzi, te głoski tak na siebie nachodzą. I był też pomysł Hilton. Ale tak googlowaliśmy tego Hiltona i w sumie jest tylko rodzina Hiltonów. Trochę nam się skierzyło z Paris, ale Paris w sumie kocha pieski, więc było całkiem spoko. No i wiadomo, z hotelami. A my bardzo lubimy hotele Hilton, więc wszystko by się zgadzało. No ale tak, te wszystkie nazwy były takie, że te dwie ostatnie, ten Bentley i ten Hilton, które tak znaczy, nie, ostatecznie... Znaczy nie, pomiędzy Bentley a Gburą. No i wróciliśmy do pomysłu Gburu, że a może jednak ten Gbur, bo to jest taki pierwsza personalny. Dokładnie, tak jak to się mówi, nie? Że pierwsza myśl jest najlepsza. I wczoraj byliśmy na degustacji wina i się spotkaliśmy z naszymi przyjaciółmi i właśnie mówimy, o już mamy w końcu mieć dla psa, wszystkie nasze awantury zażegnane w ogóle. Tak, a jakie macie imię? I my wtedy tacy wcięci? I chyba w tym samym czasie powiedzieliśmy, że jedno powiedział Gburu, a drugie powiedział Bentley. I tak. Kurde, no skoro nie ma tej jedności w ogóle, no to nie wiem, no nie do końca tak jest. No i zaczęliśmy degustację win i nagle Piotrek, w ogóle gadamy na jakiś temat i nagle Piotrek wypalił, nazwijmy psa Louis. I wszyscy przy stole, Boże, genialne, czy to było takie oczywiste, czemu od razu nie widzieliśmy, że Louis. I Piotrek stwierdził, to był jakiś film, tak? Tak, mój przyjaciel pies. Że tak, że to jest film o mój przyjaciel pies, więc muszę teraz na pewno nadrobić, żeby poznać genezę imienia naszego... Odmawiałaś o tym labradorze złotym. Ja nie pamiętam. To jest jedno, a drugie jest Louis, tak jak się nazywa Louis Vuitton, więc tak. Ja jestem cała w skowronkach, bo mi się podobają takie imiona właśnie zaczerpnięte od różnych projektantów, czy postaci kina, czy polityki. Nie jestem taki. I strasznie gryzie. No kawałek, bo on szyi nie będzie. Strasznie gryzie uszy, strasznie. Nie? No, więc taka jest historia psa. Jak szukacie imienia dla psa, to... Polecamy się. Polecamy się, oczywiście. Wyślijcie nam zdjęcie. A tak naprawdę, no... Często tak jest, że najlepsze pomysły przychodzą po prostu spontanicznie. Więc jeżeli sami chcecie wymyślić, to proponujemy udać się w jakieś nowe miejsce, gdzie umysł będzie odświeżony, napić się jakiegoś dobrego wina, dobrej jakości i wtedy pomyślcie sam. Kochani, kończymy ten film. Było nam bardzo miło zapoznać was z naszym Louisem. Możemy do niego właśnie mówić Louis albo Louis. I wczoraj też już później były takie żarciki po kolejnej lampce wina, że w skrócie Louis. Więc dla osób, które mają dystans, kciuk do góry. Ktoś może wziął to niemiłe, tak mówić na psa, no ale słuchajcie, no śmiejmy się po prostu, no nie ma co się spinać przez takie rzeczy. Więc może być Louis, może być Louis i tak w zasadzie intuicyjny, nie? Tak czasami mam tak, a czasami tak bez żadnej głębszej filozofii. No Louis to jest zdrobnienie tylko. Tudzież wymowa angielska, nie? No, więc to jest nasz Louisek. Jesteśmy przeszczęśliwymi rodzicami naszego trzeciego dziecka. Czwarte niedługo, no może coś pomyślimy. Skoro i tak musimy siedzieć w domu, i tak jesteśmy uziemieni przez cudownie. Przepraszam moich wszystkich kontrahentów, że tam wracam, przyznaję się psem. Nie, oczywiście żartuję, wszystko da się połączyć, zrobić wyżurę i tak dalej. Więc na pewno będą kolejne jakieś filmy o Louisku, czy... O zniszczeniach. Na zniszczeniach, czy z psem w tle, wiadomo. Nasze życie się bardzo teraz zmieni. I nasz dom, i już nasz dom jest taki pełen, cudownie. Dobra, słuchajcie, lecę robić obiad. Fajnie, że byliście z nami, bardzo się cieszę, że mogłam się z wami tym podzielić. Więc tak, dzięki za uwagę, kochani, i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Będzie kocha. Tak pokazuję uczucia. Jestem w szoku, bo wszystkie legowiska, które widzieliśmy wcześniej w takich sklepach zoologicznych, które są sieciówkami i są przy dużych centrach handlowych typu przy Carrefourze czy w Tesco, nie dość, że były brzydkie, w jakieś kolorowe kwiaty, jakieś pstrokate wzory, to jeszcze były drogie bardzo, ponad 100 kosztowały takie w tym rozmiarze.